Serdecznie i cieszymy się, że możemy dzisiaj trochę pogadać, ale słyszałam, że byłaś na świetnej konferencji i od tego pewnie warto zacząć. No właśnie, fajnie, że powiedziałaś, że byłam na tej konferencji, bo rzeczywiście miałam takie wrażenie, że gdzieś byłam i potem stamtąd wracałam. To było coroczne Europejskie Forum Muzyki, organizowane przez Europejską Radę Muzyczną, która jest jakby naszym patronem, czy taką parasolową organizacją, która zrzesza blisko 80 organizacji w Europie. To są właśnie takie narodowe rady muzyczne, ale też inne organizacje zrzeszające muzyków, kompozytorów, nauczycieli muzyki, etc. To jest bardzo szerokie spektrum organizacji i dziedzin muzyki. Co roku organizowana jest w innym mieście w Europie. W 2016 był to Wrocław i wyszło świetnie. Natomiast w tym roku została zorganizowana w przestrzeniach wirtualnych. Ale jak? Rzeczywiście świetnie to było przygotowane. Ta platforma, z której korzystaliśmy, nie będę jej reklamować, ale jest idealna dla takich właśnie konferencji, czy festiwali, czy wydarzeń, w których organizatorzy starają się uzyskać pewną przestrzeń, po której można się poruszać. Można wpaść na jeden panel, a potem zrezygnować i skorzystać z możliwości porozmawiania w jakimś kręgu. Te kręgi w taki bardzo łatwy, intuicyjny sposób można sobie wybrać i przechodzić między nimi. Jednym Czyli słowem, jak na prawdziwej konferencji. Tak, czułam się, jakbym gdzieś wyjechała. I to było bardzo, bardzo miłe, muszę powiedzieć. To było właściwe wykorzystanie tego, co nam przyniosła pandemia i co nie jest tak do końca idealną sytuacją. Czyli technologii, która nam daje możliwość kontaktu wirtualnego. No, ale z drugiej strony przy tym, żebyśmy pamiętali, że może to wykluczać również, to jednak jest to potężne narzędzie do kontaktowania się, komunikacji i jak widać już znakomicie działa. Też to chyba co jest fajne, że masz od razu zapis też, prawda? Tak, czyli tak. Cała ta praca organizacyjna przy konferencjach, właśnie tworzenie jakichś wydawnictw, czy właśnie nagrań audio-wideo, potem sposobu udostępniania na takiej platformie cyfrowej, to już jest instant, po prostu wbudowane tak, w system. Tak, no więc to jest taka dobra wiadomość. Mhm. Te spotkania są zawsze tematyzowane. W tym roku to był temat ważny bardzo, zawsze jest ważny, ale w tym roku no, bardzo brzmi mocno. Claiming the front row seat, the place of music in society. A więc rozmawialiśmy o tym miejscu muzyki w społeczeństwie i o tym, czy w którym my rzędzie jesteśmy i o tym staraniu się zajęcia jednak tego pierwszego rzędu. Nie mówiliśmy właściwie o muzyce jako sztuce czy muzyce jako produkcie. Mówiliśmy wyłącznie, były bardzo różne tematy w panelach poruszane, mówiliśmy o muzyce jako narzędziu zmiany i o jej działaniu w społeczeństwie, o jej wadze, o jej miejscu w społeczeństwie i o tym, jak można wytłumaczyć ludziom zwykłym, ale przede wszystkim politykom i tym, którzy decydują o naszych życiach, jaka jest waga muzyki, co muzyka znaczy, czym jest dla społeczeństwa, dla człowieka, dla jego rozwoju osobistego, ale też właśnie społecznego. No to wydaje się, że ta konferencja jest co najmniej 3 kroki przed debatą w Polsce, która w ogóle nie dobiega do tego miejsca, z którego można by zobaczyć społeczną funkcję muzyki.
Masz rację i to jest bardzo, bardzo przykre, dojmujące wręcz. I ja uczestnicząc z jednej strony w polskim życiu muzycznym bardzo intensywnie, jak powiedziałaś, ale z drugiej strony mając kontakt i to bardzo intensywny kontakt z naszymi kolegami w Europie, miałam przez te 15 miesięcy wrażenie, że tam prace zostały zdwojone, że tam energia, z jaką wszyscy przystąpili do działania, do przede wszystkim zbierania danych, analizowania tych danych i znajdowania właśnie sposobów wyjścia z sytuacji kryzysowej, że tej energii było znacznie, znacznie więcej. Ja muszę powiedzieć, że bardziej czułam się członkiem Europejskiej Rady Muzycznej, Zarządu Europejskiej Rady Muzycznej niż czymkolwiek tutaj w Polsce jestem związana. Po prostu masz rację, że tam myśli się do przodu i już pewne rzeczy są oczywistością po prostu. I też mówiliśmy... Cały czas poruszając się i mówiąc o muzyce, o sektorze muzycznym, mówiliśmy o takich rzeczach jak demokracja w kulturze, jak przepaść między instytucjami muzycznymi, a małymi organizacjami, małymi scenami muzycznymi. Jest cały problem freelancerów, bo to jest charakterystyczne i właściwe, żeby muzyk, artysta był freelancerem. To nie jest nic dziwnego i zdrożnego. Mówiliśmy o terytoriach cyfrowych, wirtualnych, o tym, jak one są włączające, ale jak mogą być również wykluczające, o dzieciach, o edukacji, o zdrowiu psychicznym dzieci, o zabezpieczeniach społecznych właśnie, o wolności wypowiedzi, wolności mediów, prawach człowieka, prawach kobiet. Także to była tego typu konferencja. Bardzo tak szeroko myśleliśmy w niej o muzyce, o sektorze muzycznym, o tym, w jakim kierunku powinny następować zmiany. Chciałam zapytać Ciebie, Olu, bo z ramienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków uczestniczyłaś właśnie w konsultacjach dotyczących tej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jak czułaś po drugiej stronie tę opowieść? To tak jest, że ta ustawa, ona była, można powiedzieć, współtworzona przez ostatnie lata. Bardzo długo było zapowiadana w ogóle początek prac. To jeszcze w ogóle sięga około chyba 2015 roku, albo nawet jeszcze wcześniej. Jeszcze co poprzedniego rządu, jeszcze była pierwsza konferencja muzyki i tam już zaczęły się pewne dyskusje w naszym środowisku. Potem nastąpiła zmiana warty, jeśli chodzi o politykę. I to tak jest, że niekiedy mam wrażenie, że jest takie pewne rozdwojenie jaźni. Są tacy urzędnicy, którym to leży na sercu, bo zdają sobie w pełni z tego sprawę, że jest grupa społeczna, która można powiedzieć, że jest wykluczona społecznie, bo w ogóle jakby nie ma dostępu do ubezpieczeń społecznych, a z drugiej strony ma wielki wkład w ogóle w można tak szumnie nazwać to, tożsamość narodową. Są też tacy, mam wrażenie, politycy, którzy chcieliby to po prostu już mieć za sobą. W zasadzie to... Mogą to tak zostawić sobie, niech to już się skończy, bo to się już tak długo wlecze. Niby jest tak, że to przecież zostało wpisane w ogóle w poprzedniej kampanii wyborczej, tutaj do tych pisowskich obietnic. Trochę nas, muszę powiedzieć, że troszeczkę nas to zdziwiło, bo wiemy, że od samego początku to tak naprawdę przedstawiciele, społecznicy, przedstawiciele przeróżnych NGO-sów te wszystkie pomysły zbierali. Pamiętam, jak ja osobiście do moich kolegów różnych właśnie freelancerów, mniej więcej mojego pokolenia i trochę młodszych, dosłownie wydzwaniałam, mailowałam i pytałam się, jakie są wasze obawy, pomysły, co byście chcieli zmienić. Miałam pełną listę naprawdę świetnych pomysłów. Oczywiście nie każdy da się wprowadzić, bo prawo to jest prawo, a pomysły to pomysły. I myśmy wtedy przekazywali właśnie te wszystkie nasze spostrzeżenia, co można by było usprawnić, jeśli chodzi o muzykę, kwestie nazewnictw. No, bardzo, bardzo dużo tam jest różnych problemów u nas w świecie muzyki do załatwienia. I potem nagle nastąpił ten przełom, że można powiedzieć, politycy sobie przypisali te pewne rzeczy. Stwierdzili, że to będzie teraz ich ustawa. No ale plus jest taki, że
przynajmniej to ministerstwo chwilowo w ogóle się tym zajmuje, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że dyskutujemy, już będzie w tym nowym, nazwijmy to, ustroju, no 30 lat, tak, jesteśmy, cały czas o tym dyskutujemy. I wszyscy to tak trochę jak takie, przepraszam, to powiem, śmierdzące jajko zostawiali, że no tutaj ci artyści tacy biedni, zajmiemy się tym i tyle. No tutaj zajmujemy się tym, mniej lub bardziej udolnie. Ja na przykład z kontaktu z Niwcem jestem akurat zadowolona, bo wszystkie, mam niekiedy trudne pytania od moich kolegów, ja je przekazuję do Niwcu, jest pełna odpowiedź. Narodowego Instytutu. Tak, przepraszam, Narodowego, dokładnie, Instytutu pana Szklenera. Oni naprawdę jakby weszli w tą całą sytuację i można powiedzieć, że z siebie dają wiele. Ale jeśli chodzi o kwestię pandemii, która w ogóle nas zaskoczyła jakby w tej całej procedurze tworzenia tej ustawy, to tutaj już mam dużo większe wątpliwości, bo freelancerom można powiedzieć, że się znacznie oberwało. No, bardzo trudną sytuację przez ostatni rok mieliśmy. I staraliśmy się zgłaszać nasze postulaty, jak można by było nam pomóc w momencie, kiedy odwołano nam możliwość zarobkowania całkowicie. Jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek ubezpieczeń, jakiejkolwiek możliwości wykonywania naszej pracy. A w sytuacji, kiedy wszystko jest zamknięte, to też nie jest tak, że ja idę od razu do sklepu mojego tutaj osiedlowego i proszę o pracę. Jakby to jest też niemożliwe. Oni też są zamknięci na samym początku, tak? Więc zostaliśmy tak trochę, jak to się brzydko mówi, na lodzie. No i mnóstwo takich postulatów zostało zebranych. I tutaj miałam takie poczucie, że posłuchaliśmy was, coś może z tym zrobimy. I mina kolejny miesiąc nam się kończą oszczędności. Także tutaj mam wrażenie, że jest takie rozwój niejaźni urzędnicze. Ja jeszcze tak od siebie mogę dodać, co jest taką ciekawostką, że gdzieś tam w którychś zapisach, a propos wcześniejszego przechodzenia na emeryturę u nas w świecie muzyków, zabrakło słowa harfiści. Zabrakło tego słowa. W związku z powyższym jest duży problem, bo od wielu lat panie i panowie harfiści nie mogą przejść wcześniej na emeryturę, bo zabrakło jednego słowa. Proszę mi wierzyć, że od 6 lat, od nasza do Kajfasza, chodzimy z tymi pismami i dokumentujemy, że trzeba tylko w rozporządzeniu dopisać jedno słowo. I cały czas jest tak, że Ministerstwo Kultury nas odsyła do Ministerstwa Finansów, od Finansów do Ministerstwa tam związanego z ubezpieczeniami i to trwa od 6 lat. A jest to kwestia dla mnie osobiście do załatwienia w 5 minut, bo to nie wymaga sejmowych jakichś spotkań. To jest właśnie ta taka blokada, z którą ja się spotkałam jako freelancer. Taka blokada decyzyjna, dobre pomysły, które mogłyby załatwić sprawę, nam pomóc w tym roku. I one gdzieś zostały odłożone na półkę. Z drugiej strony jakby jest na przykład pan Szklener i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i ta ustawa. I tutaj jest taka pełna determinacja, żeby to się udało. Bez względu na to, jakie konkrety wynikną ostatecznie z tej ustawy, która się toczy i jakie jeszcze emocje wybuchną, także te negatywne, kierowane w jakiś przedziwny sposób, też szczególnie w stronę artystów w naszej debacie publicznej. Jak myślisz, Joanno, co my możemy zrobić? My jako NGOsy, my jako małe instytucje, czy też w końcu my jako artyści? Myślę, że ogromnie dużo możemy zrobić i to od nas zależy, w którą stronę pójdziemy, ale tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to wskazała chociażby ta konferencja, na której byłam. Sposób, w jaki była zorganizowana, dobór gości, dobór panelistów, tych, którzy prowadzili, moderowali rozmowy, ale na przykład osoba, która wygłosiła ten pierwszy speech, keynote, to zawsze jest bardzo ważna postać, prawda? Bo od tego wychodzimy, to jest taki impuls. No i tutaj muszę powiedzieć, że już sposób wyboru tej osoby, ta osoba, a była to pani Angélique Kidjo, to jest śpiewaczka, wokalistka, afropop, afrobeat, takie są gatunki muzyki, ale którymi przemawia do publiczności, ale ponadto jest od lat aktywistką działającą na rzecz tych najistotniejszych spraw dla całej planety. I jednym słowem, nie był to siwy, biały mężczyzna. I co my możemy zrobić? My możemy patrzeć, jak radzą sobie nasi koledzy, czytać ich
nie wiem, wnioski, które zebrali, pracując bardzo ciężko, naprawdę przez całe te 15 miesięcy, bo są już konkretne dokumenty. Na przykład UNESCO wypuściło taki opasły dosyć, ja przyniosłam tylko kilka stron, żeby wam pokazać, dokument Kultura w kryzysie, który jest efektem pracy, czyli kilkuset konferencji, debat z najważniejszymi graczami na świecie, z ministrami kultury, kilkudziesięciu czy nie wiem, 130 krajów. Czyli korzystać z tego, że... Bo to jest. Nawet jeśli u nas ta robota, mówiąc brzydko, nie jest robiona, to jednak ktoś gdzieś ją robi. Tak. I teraz to jest ściągawka dla na przykład naszego rządu czy urzędników. Tutaj można dokładnie przeczytać, jakie są najważniejsze rzeczy do rozwiązania w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Na pierwszym miejscu, pierwszym punktem jest właśnie to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, czyli kwestia statutu artysty i zabezpieczeń socjalnych dla artysty. Są tutaj zebrane dobre praktyki z całego świata, z krajów nawet trzeciego świata, ale krajów, które czują, czym jest muzyka w ich społeczeństwach i wiedzą, nie muszą sobie tego udowadniać. I muszę przyznać, niestety z przykrością, że nie ma tu ani jednej dobrej praktyki z Polski. Natomiast są też zestawione przy każdym jakby dziale, przy każdym problemie, o którym jest tu mowa, są zestawienia błędów, na które trzeba uważać, żeby nie popełnić. I tutaj z kolei, jak to czytam, to widzę, że dużo z tych błędów w Polsce popełniono. Ale mówiąc pozytywnie i do przodu, to jest dokument, z którego można korzystać. Następna rzecz. To, co pokazała nam ta sytuacja i pandemii, ale i no, jakieś wzmożenia przy okazji prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, że współpraca nasza, organizacji naszych z sektora muzycznego, ale w ogóle z całego sektora kultury, stała się rzeczywiście faktem. My zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i przestaliśmy troszeczkę myśleć o sobie tak jak o konkurencji, tylko zaczęliśmy mówić jednym głosem. Więc idźmy dalej w tą stronę i być może nam się wcześniej czy później uda przewalczyć te problemy. Lepiej się rozumiemy, częściej ze sobą rozmawiamy i to jest ten paradoksalny plus tej sytuacji. I widzimy, że gdzieś mamy bardzo dużo tych zbieżnych interesów, że możemy w bardzo wielu sprawach być takimi sprzymierzeńcami dla siebie. I idąc szerzej, dalej w tym kierunku, jeżeli po prostu doświadczyliśmy tego, że współpraca, partnerstwo przynosi konkretne efekty, dobre efekty, myślmy i mówmy o muzyce, o tych problemach z publicznością, z ludźmi, którzy słuchają naszego głosu w inny troszkę sposób. Myślmy właśnie solidarnie, bo no Boże, w końcu jesteśmy wszyscy ludźmi, którym należą się pewne podstawowe zabezpieczenia. I pandemia pokazała, jak byliśmy niefrasobliwi, jak wydawało nam się, że wszystko, co mamy, to jest tak już na stałe i na dobre, a tutaj nic nie jest na stałe. Tak, też taka, powiedziałabym, że w życiu freelancera żyje się ciągle na takim wysokim C. Zawsze gonisz ten najbliższy projekt, który jest przed tobą, dlatego że on jest tymczasowo jedyny i tymczasowo najważniejszy. Nawet jeżeli masz gdzieś tam poplanowany kalendarz do przodu, to wiesz, że to są bardzo pojedyncze sprawy, że nie jesteś na etacie w pewnym bezpieczeństwie, nie możesz sobie odłożyć na przyszły rok. Przecież dla nas przed pandemią było nie do pomyślenia, żeby odłożyć coś na przyszły rok, no bo przecież w tym roku wtedy nie będę jeść, to nie ma takiej możliwości. Więc na takim dużym spięciu
I dopiero pandemia nam pokazała, że taki bieg od bazy do bazy, kiedy nagle się rozpadł, to się okazało, że my biegniemy za przeproszeniem po prostu bez majtek. To znaczy, że my nie mamy w ogóle podstawowych rzeczy załatwionych, prawda? Jesteśmy zafiksowane na tym, żeby dolecieć do tego następnego wielkiego koncertu, który musimy dociągnąć na sznurek w NGO-sie niedofinansowanym, pracując społecznie i dyskutując też z dużymi instytucjami czy z dużymi festiwalami na temat tego, że też wykonujemy pewną pracę, która jest warta rozliczenia i ciągle koncentrując się na tych sprawach nie widzimy w ogóle, jak my biegniemy, że nie mamy podstawowych spraw załatwionych. Więc pod tym względem też można powiedzieć, że to jakby wielki kryzys, ale może przynajmniej gdzieś musieliśmy stanąć przed tym lustrem i zobaczyć, w jakiej jesteśmy sytuacji. Tak, i tak też traktują ten kryzys nasi koledzy z Europy, mówiąc o tym, że jest to szansa dla nas, bo mieliśmy właśnie ten moment na zatrzymanie się i na refleksję. Jest to szansa przeorganizowania troszeczkę i naszego społeczeństwa, tego jak funkcjonuje, i naszego sektora kultury, muzyki. I zróbmy to. Tam była mowa również, co jest myślę najbardziej chyba istotne, o tym działaniu muzyki, jakim jest działanie na rzecz tych wyznaczonych przecież nam 17 celów zrównoważonego rozwoju. To jest osobny temat. Bo, i tu znowu czuję, że to jest jeszcze. Bo my nie możemy mówić o muzyce jako takiej, muzyce dla muzyki. To nie jest nasz cel. Muzyka nie jest naszym celem. Bo muzyka sobie poradzi bez nas. Natomiast naszym celem jest to, żeby planeta przetrwała, tak? I o tym był cały jeden potężny panel, ale te refleksje się pojawiały właściwie w każdym pozostałym również. My jako organizacje pozarządowe możemy nad tym zacząć pracę od dzisiaj. Nie mamy tej obciążającej nas machiny, takiej ciężkiej dosyć, jaką mają instytucje na karku. I tak jak było mówione na tym właśnie spotkaniu europejskim, oczywiście, że nie jesteśmy w stanie muzyką czy poprzez muzykę wszystkiego naprawić, nie możemy zlikwidować głodu, ale możemy nieść lepszą jakość życia, prawda? I lepsze zdrowie, również psychiczne, muzyką, poprzez muzykę. I to się działo. Wszystko się działo w przestrzeni wirtualnej, ale zrozumieliśmy chyba mam wrażenie, jak ważne, jak po prostu nie możemy żyć bez muzyki. Jedzenie i picie nam nie wystarczają do życia i do dobrostanu. Tak, pierwsze nagłówki z początku pandemii, że cieszmy się, bo możemy odetchnąć przez miesiąc. Mhm. A ja chciałam jeszcze się odnieść właśnie do tego wszystkiego, co pani mówiła, bo tak się składa, że podczas pracy w ogóle nad tymi początkami tej ustawy, to ciekawe było w ogóle spotkanie z wszystkimi innymi przedstawicielami innych zawodów twórczych i artystycznych ogólnie, jak bardzo się w pewnym sensie różnimy. Oczywiście na początku wszyscy tylko to podkreślali. To, czego oni by chcieli dla siebie, co by chcieli zmienić u siebie, dla swojego zawodu. I naprawdę niekiedy kwestie się absolutnie wykluczały. Pomiędzy tym, co my byśmy chcieli w muzyce, nie wiem, wchodzili aktorzy, nie kategorycznie, u nas to w ogóle nie może być, bo przecież to ma być jedna ustawa dotycząca wszystkich. Więc jeśli to by było zawarte, to nam to przeszkadza. No i tak to się układało, można powiedzieć, przeróżnie na samym początku, aż pomimo wszelkiego typu różnic politycznych, nie wiem, czy nawet wyznaniowych, obojętnie jakich, udało się znaleźć konsensus. Dlatego niektórzy koledzy mnie się pytają, no tak, ale jak ja przeczytałam teraz tą ustawę, to tutaj my mieliśmy inne postulaty. Ja mówię, słuchajcie, to jest w ogóle wywalczone takie coś, co ja dopiero teraz zaczynam doceniać, że my wreszcie się ze sobą dogadaliśmy. Jest kamyczek do mojego ogródka. Trzeba by troszeczkę dziennikarzy uświadomić, że czasami działają jak słoń w składzie porcelany. Pozwalają sobie na bardzo, powiedziałabym, niebezpieczne, populistyczne teksty i pytania. W debacie, która się toczy teraz właśnie,
popełniają olbrzymi błąd, nie wiedząc, po prostu z niewiedzy to wynika, bo nie wiedzą, jaka jest rzeczywistość. Ile średnio artysta w Polsce zarabia? Bo my na przykład w Polskiej Radzie Muzycznej zrobiliśmy takie badania 5 lat temu, badania środowiska muzycznego i to było badanych bardzo wiele zawodów związanych z muzyką. Także w takiej tabeli, zestawieniu to jest szereg, tam nie wiem, 20 parę pozycji od kompozytora do DJ-a muzyka ludowego czy organisty kościelnego. I wyszło, że średnio jest to 2300 zł. To było 5 lat temu, teraz być może jest to więcej, no ale najniższa krajowa to jest 2800 w tej chwili. Więc ja myślę, że to jest olbrzymia praca przed dziennikarzami, żeby po pierwsze się dowiedzieć, po drugie przekazywać to ludziom, być rzetelnym w swojej pracy. I nie tworzyć bardzo niebezpiecznego mitu, że tutaj żyją sami celebryci, którzy zarabiają jakieś syryliony złotych i niepotrzebne jest im wsparcie. Mówimy tutaj ciągle o perspektywie utraty, prawda? Utraty potencjału, utraty wykształcenia, w które zainwestowaliśmy jako społeczeństwo. Jak można patrzeć na tą groźbę utraty i jak to można... To się już stało. No właśnie, co można z tym zrobić? Też zostało to policzone, bo tak jak mówię, no najważniejsze, żebyśmy zbierali dane, liczyli to, wyciągali z tego wnioski. I zostało już policzone, że o ile cały sektor kultury, który ucierpiał jako jeden z najbardziej poszkodowanych w pandemii, obok podróży zagranicznych, lotniczych, a tego przemysłu, to kultura właśnie poniosła największą stratę. Ale w kulturze muzyka szczególnie, no bo byliśmy zamknięci, prawda? I tutaj ta strata jest szacowana na 76% nawet. Przecież musimy zdawać sobie sprawę z tego, że za ten rok nie będą wypłacane tantiemy w przyszłych latach. To będzie się jeszcze ciągnąć dość długo. Straciliśmy muzyków, którzy odeszli od uprawiania swojego zawodu, bo musieli utrzymać rodzinę, musieli zapłacić podatki, bo z tego nas nikt nie zwolnił i nie wiem, kredyt opłacić w banku. Straciliśmy również ludzi, którzy pracują na to, żeby koncert był możliwy, czyli no, ludzi nie z zawodu muzyków, ale ludzi, którzy organizują, którzy i tych jest bardzo dużo, którzy są niezbędni, żeby ten koncert był opakowany odpowiednio, żeby była jego promocja, etc., etc., oświetleniowców, nie wiem, realizatorów dźwięku. To są naprawdę masy ludzi, którzy musieli sobie jakoś poradzić i nie wiadomo, czy wrócą wszyscy. Więc ta strata musi być policzona przede wszystkim. Warto by było, żeby była policzona. Te dane muszą być jakoś przeanalizowane i trzeba natychmiast po prostu coś z tym robić. To znaczy pracować, tak jak powiedziałam, no, mamy już gotowe, pokazane drogi, konkrety, mamy narzędzia, mamy zmianę świadomości, rzeczywiście, bo to nastąpiło. My zaczęliśmy troszeczkę inaczej na siebie patrzeć. Dlatego wydaje mi się, że po prostu my musimy ruszyć ostro do pracy. Oczywiście nie mamy już siły i warto by było, żeby ktoś nas w tym wspierał i wreszcie wsparł. No ale nie wiemy, jakie będą losy ustawy, jakie będą kolejne rozwiązania, czy w ogóle jakieś rozwiązania systemowe. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że ja dziękuję to jest początek serialu i będziemy wracać z następnymi odcinkami. Dzięki.